Festiwal Czterech Kultur, kolejny już od wielu lat odbywa się u nas w Dzierzgoniu. Wszystko dlatego, że w tym Dzierzgoniu naszym jest, Dzierzgoń jest bardzo zróżnicowany etnicznie, kulturowo, stąd ten festiwal. Tego kiedyś dyrektor Paczkowski wymyślił, staramy się to kontynuować. Idea tego festiwalu jest piękna, mamy te cztery kultury, polską, ukraińską, niemiecką i żydowską. Żydów wprawdzie nie ma w Dzierzgoniu, są piękne cmentarze po nich i oni odwiedzają ten Dzierzgoń z tego właśnie powodu. No my cóż, przypominamy te tradycje, odkurzamy tę naszą kulturę i te tradycje i to wszystko, co z nią związane, i kulinaria, i historię, i obrzędowość. Dzisiaj jest finał tego wszystkiego tak naprawdę, bo pisaliśmy projekt do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kultura Dostępna, udało się przez wakacje, realizowaliśmy ten projekt, to były warsztaty, wykłady, wycieczki, mnóstwo fajnych, ciekawych zajęć dla dzieci, młodzieży, dorosłych, dla seniorów. Każdy mógł brać w tym udział. Stworzyła się bardzo fajna grupa. Dwa dni temu wróciliśmy z dwudniowej wycieczki. Wczoraj, ostatnie warsztaty, robiliśmy barszcz ukraiński. Dzięki mieszkańcom Dzierzgonia, silnej społeczności ukraińskiej, ten barszcz wyszedł nam prawie ukraiński. Staraliśmy się bardzo. Barszcz ukraiński i polskie danie kapustka na krótko, dzisiaj właśnie to było tutaj rozdawane dla wszystkich uczestników tego festiwalu. No i dzisiaj zakończenie tego festiwalu to jest taki, napisaliśmy na plakacie, to jest taka muzyczna i kulinarna impreza, taki smaczny i muzyczny folklor, bo dzisiaj dużo jedzenia, przed chwilą pan Mariusz Szwed skończył gotować. Mam nadzieję, że wszyscy teraz z pełnymi brzuchami, dzięki pana Mariusza Daniu oraz naszym Daniom z Doku, z pełnymi brzuszkami mogą teraz wysłuchać koncertu, a teraz na scenie właśnie za mną gra zespół, piękna muzyka żydowska, już za chwilę piękny, czysty polski folklor Dzikie Jabłka i na końcu zespół Słowiany z muzyką ukraińską. W międzyczasie także Dzierzgoński Teatr 3,5 z ludowizną, nie będę mówiła co to będzie, bo to będzie niespodzianka dla mieszkańców, może trochę ich zachęcimy, żebyśmy razem potańczyli, żeby było fajnie. No i ja jestem bardzo zadowolona z tego, co się tutaj dzieje. Pogoda nam dopisała, ludzie nam dopisali. Program myślę, że jest bardzo atrakcyjny. No i oczywiście idea, realizujemy ją. Tak jak mówiłam, podczas projektu były spotkania z wzorem, haftem powiślańskim i ukraińskim, bo to jest takie ważne, abyśmy się nie wstydzili tej naszej tradycji, kultury, bo ona jest bardzo piękna. No i po to ten festiwal. Dzisiaj dla Państwa przygotowywałem gulasz orientalny, takie danie jednogarkowe, dużo kurczaczka, trochę wieprzowiny, świeżych warzyw, imbir, stąd ta nuta orientalna, połączone z kaszą pęczak i stworzone danie jednogarkowe. Ile trzeba produktów, by przygotować tak duże danie? Produktów samych około 10, tak, bo tam dwa rodzaje mięsa, trochę warzyw i dodatki. Znowu, co pod względem ilości, no to około 120-140 kg, żeby stworzyć 500 porcji. Czy jest to duże wyzwanie? Nie, nie jest to duże wyzwanie, ponieważ robimy to na bieżąco. Jeździmy co weekend do każdej innej miejscowości, nieraz 2-3-krotnie przez weekend, ale rekordowo żeśmy robili na dwóch patelniach 4,5 tysiąca porcji, także 500 to już jest taki standard. Czy dzisiaj starczyło tych porcji? Tak, oczywiście, nawet chyba jeszcze z 5 czy 6 zostało, także jeżeli ktoś jeszcze chętny, to zapraszamy. Lato odbywają się u nas festiwale Czterech Kultur. Właśnie mieszkańcy zapoznawani są z kulturą ukraińską, niemiecką, polską. Mamy tu mniejszość niemiecką na naszym terenie. Także myślę, że to jest, weszło już do tradycji i ten festiwal odbywa się corocznie. Dzisiaj jeszcze mieliśmy trochę kulinarii. Jest to podłączone z projektem, który był organizowany przez Dom Kultury, Dzieje Smaków. Właśnie całe wakacje dzieci i seniorzy brali udział w tym projekcie. Gotowali, spotykali się, rozmawiali o różnych starych, dawnych potrawach. A jeszcze na dodatek dzisiaj smaczny gulasz ugotowany przez
przez jednego z uczestników MasterChefa. Myślę, że chyba wszystkim smakował naprawdę na drewnie, tradycyjnie taki gulasz. Myślę, że mieszkańcy wszyscy spróbowali, są bardzo, bardzo zadowoleni. A o 19:00 muzyka właśnie trochę dla duszy. Mieliśmy dla ciała, dla duszy i myślę, że wspólnie będziemy świętować i poznawać dalej kulturę.